Konkurs pod tytułem Drzewa dla bioróżnorodności, drzewa dla klimatu ma przede wszystkim propagować ciekawe inicjatywy na rzecz ochrony klimatu w miastach. Taka akcja skierowana do seniorów, specjalna, jest po raz pierwszy. Dzięki pomocy funduszu ASOS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej możemy uruchomić 15 inicjatyw nasadzeniowych realizowanych przez seniorów. One są realizowane, czy będą realizowane na terenie różnych miejsc w Legnicy. Nasadzenia będą prowadzone przede wszystkim na betonowych osiedlach, takich jak Piekary czy Kopernik, oraz na terenach szkół i przedszkoli. Jest też pomysł, by seniorzy sadzili rośliny razem ze swymi wnuczętami. Legnica w ilości terenów zieleni na mieszkańca nie dochodzi do tego standardu poziomu, czyli 10 metrów kwadratowych na jednego mieszkańca. Mamy jeszcze dużo do nadrobienia, więc mamy nadzieję, że dzięki seniorom i ich aktywności takie tereny drobnej zieleni zafunkcjonują. Nasadzane będą krzewy, byliny i drzewa. Pomysłodawcy zwycięskich inicjatyw otrzymają bon na 1000 zł, który będzie można zrealizować w jednym ze sklepów ogrodniczych. Co ważne, konkurs przewiduje także możliwość powstania miejsc do rozmów sąsiedzkich. Jeśli seniorzy sobie zażyczą sfinansowanie ławeczek, to też taka możliwość istnieje. 15 inicjatyw jest już zgłoszonych i gotowych do realizacji. W listopadzie rozpoczną się nasadzenia. Legnicka Fundacja Zielona Akcja realizuje nasadzenia roślin na terenie całego województwa dolnośląskiego. Wiosną tego roku ekolodzy zasadzili ponad 200 lip wzdłuż drogi prowadzącej z Legnicy do wsi Ziemnice. Projekt finansowany był z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te nasadzenia drzew mają wiele funkcji. Przede wszystkim jest to ochrona klimatu, ochrona środowiska pszczół, dzikich zapylaczy, które znajdują tam miejsce schronienia, coraz rzadsze w dzisiejszych czasach. Mają też na celu ochronę zasobów wodnych, bo drzewa świetnie oczyszczają wodę. Także mają szereg po prostu zastosowań, a ponadto no też są miłe dla naszego oka. Aby wziąć udział w konkursie, należy się spieszyć, bo termin upływa już 30 października. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go na adres fundacji, która się mieści przy Alei Orła Białego 2.